Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 80. Witamy. odcinku. Dobry wieczór, witamy. A nie witamy. To się wytnie. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Cześć, witajcie. Witamy w kolejnym 80. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony wita was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Paweł Dębowski, jata, a z tej strony wita was serdecznie i kłania się w pas wasz wierny, uśmiechnięty zawsze na twarzy Mariusz Borkowski. Fantastyczny debiut. Drugi odcinek. Debiutuję tu jako prowadzący. Aha, ty debiutujesz jako prowadzący. I wyszło strasznie. Nie no co. Witamy oczywiście drogie słuchaczki, słuchaczy, też widzów przed telewizorami, przed monitorami, gdziekolwiek nas oglądacie, tak? Drugi eksperymentalny nasz odcinek. Tak. Mam nadzieję, że ostatni wam się spodobał. 79. Rozmawialiśmy o studiu Ray. Tak, a dzisiaj, albo a za dzisiaj, chwilę? Tak, dzisiaj to ja muszę powiedzieć. Dzisiaj będziemy mówić o, powiem szczerze, najważniejszej grze w moim życiu. Dlatego... Jakuzie dzisiaj jesteś. Wiedziałem, nie przepuścił. Ale nie w 79 byłem spokojny, ale byłeś, to się gromadziło we mnie. Tak. To się we mnie gromadziło. Widać. Ale tak, Sirius, tak, będziemy dzisiaj mówić o najważniejszej grze w moim życiu, dlatego trzęsę się po pierwsze z nerwów, a po drugie dlatego, że jest zimno. W tym studiu jest trochę zimno niestety, ale musimy wytrzymać. Ale o jakiej grze będziemy mówić, to za chwilkę. Musimy przejść tradycyjnie do segmentu pod tytułem Co tam u nas słuchać? Co ostatnio słuchaliśmy, jeżeli chodzi o muzykę? Ja powiem tak, od razu. Powiem wam i pewnie zaraz pod filmem, jeżeli nas oglądacie albo słuchacie nas na Spotify, bo też możecie chyba bodajże komentować z tego, co tak. Pamiętam, to zaraz będzie grom komentarzy. Mariusz, dlaczego to sobie robisz? Ja nie jestem fanem Marvela, od razu powiem. Nie jestem, nie będę. Oczywiście oglądałem kilka filmów Marvela. A komiksy? Komiksy czytałem, ale ja nigdy. Ja jestem DC Comics, po prostu Batman. Batman, Joker, to się różnimy. To jest to. Ale nie żeby ludzie mnie namawiali, ale środowisko mnie namawiało do tego. Społeczeństwo. Zobacz Lokiego. I powiem tak, obejrzałem pierwszy sezon i to było tak, jestem w trakcie oglądania drugiego sezonu, ale to, co na mnie największe zrobiło wrażenie, to muzyka. Jo. Temat przewodni do Lokiego, autorstwa kompozytorki Natalie Holt, ja jestem w szoku. Ja jestem naprawdę w ciężkim szoku. Kompozytorka, która praktycznie nikomu nie jest znana, ona tam zrobiła do kilku filmów. Ja też, żeby była jasność, ja nie jestem specem od muzyki filmowej, chociaż trochę się interesuję. Tutaj odsyłam do różnych innych źródeł, a w Polsce ich trochę jest, to no ja byłem w ciężkim szoku. Muzyka jest taką mieszanką, w ogóle ta elektronika piękna, połączona z różnymi symfonicznymi takimi elementami, ale co mi się podoba, ona tak, nawiązuje trochę do Doktora Who. Ta muzyka, mam takie wrażenie. Lata w ogóle 80, czyli trochę John Carpenter. Dużo takiej właśnie elektroniki jakby z lat 80. W ogóle cała ta stylistyka tego to serialu. To jest miks wszystkiego, ale to ma wyjaśnienie właśnie w serialu. Tak, dokładnie to ma wyjaśnienie w serialu. Dlatego ja jestem pod ogromnym wrażeniem, że Marvel w końcu, a to w serialu, żeby było zabawnie, dostarcza naprawdę dobrą muzykę. Tą muzykę się miło słucha. Ja jestem w stanie zanucić ten temat. To jest pierwszy temat z filmu, no oprócz wiadomo jeszcze innego tam tematu Avengersu. Ale to jest pierwszy temat, który mi się wiercił w głowę i jestem w stanie go po prostu zanucić. Jestem w szoku, totalnym jestem w szoku. To było to, co ostatnio słuchałem. Natomiast jeżeli chodzi o drugi album, myśmy chyba wielokrotnie o tym mówili, albo w którymś podcaście ja mówiłem, ale wreszcie do moich rąk, tutaj jeżeli nas oglądacie na YouTubie, to zobaczycie, do moich rąk w końcu wydanie winylowe Eastward,
trafiło, nie wiem czy dobrze, będę zachwycony o Pawła. No ba, święty. Eastward, dwupytowe wydanie z muzyką oczywiście Joe'a Colitz. I powiem tak, dalej uważam, że to jest jedna z niedocenionych ścieżek dźwiękowych. No, a szkoda. Bo to znaczy fani tej gry i osoby, które słuchają muzyki do gier wideo, docenią na pewno tą ścieżkę dźwiękową. Ale niestety nie zdobyła zasłużonej jakby takiego, jakby to powiedzieć, znamienia wśród tego społeczeństwa. W ogóle rozpoznawalność? Rozpoznawalności takiej właśnie mainstreamowej, mam takie wrażenie. Ale zawsze tak z każdym indykiem tak będziesz miał, wiesz, jest jakaś grupka osób, które lubią jakąś grę. Myślisz, że Sea of Stars jest takim tytułem? Trochę tak, myślę. Tak? Wiesz, no... Ale jest chyba, no jest, czy muzyka, nie jest nominowana do Game Awards. Ścieżka dźwiękowa nie jest nominowana. Nie jest. Jest nominowana. Znaczy była, bo ten odcinek pewnie się pojawi już po bo, ale po gra jest nominowana jako tam najlepszy indyk. Okay. I jeszcze chyba jakiś tytuł, ale soundtrack nie. W każdym razie Eastward jest piękną mieszanką tego, co ja kocham w chiptunie, bo to jest czysty chiptune, piękna taka elektronika nawiązująca trochę nostalgią do lat 16-bitowych konsol, 8-bitowych nawet momentami. A to, co kompozytor zrobił, są bardzo i niektóre takie... podobają mi się te jakby tematy, które on tam zawarł. Po pierwsze, każde z postaci z miast ma swój temat. Podoba mi się to, że tam momentami nie jest to taka ohydna muzyka klubowa, bo czasami niby to jest taki chiptune, ale ma takie elementy czasami muzyki elektronicznej, takiej muzyki klubowej, szczególnie z ostatniej walki, z ostatnim bossem, jak będziesz grał kiedyś. To jak usłyszysz ten temat, to od razu będziesz chciał tańczyć. Tam jest funky ukryty. Muzyka funky jest, disco jest ukryte. Jezus. W ogóle jest bardzo mroczna momentami też ta muzyka, no bo sama gra nawet ma takie elementy. Naprawdę, ja miałem taki moment, że prawie uroniłem łzę, bo jest. Więc ty jeszcze nie grałeś w ogóle, jeszcze Paweł. Nie, ty nie grałeś, to już... Znaczy jest zainstalowane, ale cały czas czekam na ten moment. Dobra, dość o moich tych typach. Co u ciebie się kręciło ostatnio? U mnie, powiem szczerze, ostatnio dużo siedzę w Metal Gear Solid, bo wróciłem do tych tytułów, bo zrobiłem sobie niespodziankę i sobie kupiłem tę kolekcję. A, wspierasz Konami? Wspieram Konami. Wspieram Konami swoimi pieniędzmi brudnymi, niestety. Jestem powodem, dla którego ta branża wygląda, jak wygląda. Tak naprawdę. Jesteś tylko z Marvela, jak to się nazywał, ten fioletowy. Thanos, jesteś takim Thanosem. Tak, powiem to w ten sposób. Zawsze wolałem być częścią problemu niż rozwiązania. to jest przykład, ale powiem, z kim ja pracuję? Ale... dzięki temu wróciła mi też miłość do muzyki z MGS-a, którą po prostu uwielbiam. Odsłuchałem sobie, nie wiem, ileś razy, zresztą no, to może zobaczyć. No tak. Mam oczywiście Snake'a na... Heaven Divide, tak? To była ta piosenka, ta Broni Burko, bo ona się jakoś tam nazywa. Tak, możliwe, Heaven tak. Divide. Heaven Divide. Pewnie tutaj zaraz piosenka poleci. Tak, więc jestem przygotowany jako fan NGS-a, mam koszuleczkę, ale... Przecież Peace Walkera jesteś. Tak, to jest z Peace Walkera, jak najbardziej, ale no niestety nie znalazłem nigdzie koszulki z Metal Gear Solid 4, ten 4 mówię, 3. Ty jesteś fanem czwórki. Okej, dobrze, bo to w złą stronę. W złą stronę? Wziął się przejrzeczyłem, po prostu. Nie widziałem nigdzie koszulki z MGS 3 i właśnie stamtąd odsłuchuję sobie cały czas soundtrack Harry'ego Gregsona Williamsa. No i plus jeszcze motyw główny, jak wlatuje. Ale z czwórki mówisz, czy z trójki? Z trójki. Okej, tylko... Okej, no dobra. Co? Nie, nic, ja uwielbiam trójkę, dla mnie naszym... Też uwielbiam. Trójka ma najlepszą ścieżkę dźwiękową z całej sagi. Tak, z całej sagi, ta pierwotna trylogia, no tak, ta pierwotna trylogia, z czwórki to było tak, nic nie pamiętam z czwórki. Z czwórki oprócz jednego... Dym, dym, no na, tak. Na gitarę na samym początku. Jest. Tak.
Nie wiem. Znaczy tam jest kilka jeszcze takich bitew. Zrobimy tak, bo będziemy zaraz w dygresję. O Metal Gearze zrobimy oddzielną audycję. Tak. Trzeba. Zrobimy. Pewnie Paweł się za Ocelota przebierze, bo ma włosy tak jak Ocelot, a ja się pewnie za Snake'a przebiorę. O. I będzie keep you waiting, huh? Ty powinieneś być tym Otakonem. Otakonem. Aha. Dobra. Wziąłem, pocisnąłem, a jeszcze nie zaczęliśmy. Dobrze. Co słuchałeś oprócz Metal Geara? W sumie to tylko tak naprawdę to, bo MGS zajmuje mi mnóstwo czasu, chociaż jeszcze... Ale to nie jest takie słuchanie, to jest raczej przesłuchiwanie muzyki, która występuje w Gran Turismo 7. Tam jest muzyka? Jest w menu głównym na przykład. Te klasyczne tematy. Tak, to bardzo klasyczne, to takie spokojne, taki, wiesz, no, taki lounge jazz, ten gatunek się nazywa. I po prostu mam słabość do tego, przyznam szczerze, więc ze wszystkich... Dla mnie muzyka z Gran Turismo się skończyła już na trójce, niestety. Już później nie... Piątka nie wleciała? Ani czwórka, ani piątka. Piątka mi się... Trzecia część, to są najlepsze ścieżki. Piątka jeszcze mi się podobała. Może kiedyś też o Gran Turismo. No, w sumie warto było. Dajcie znać w komentarzach. Gran Turismo? Jakbyś mnie zapytał 5 lat temu, jaka tam jest najbardziej kluczowa gra na PlayStation, to pewnie bym powiedział, nie wiem, Crash Bandicoot, no nie? Ale z racji tego, że Crash teraz pojawia się wszędzie, no to tak naprawdę w sumie Gran Turismo przejął ten... Wszędzie się pojawia Crash Bandicoot. No jest na muzyka? Switchu, jest... Okay. Mówię o grze. No okej, okay, o grze. No, a jeśli chodzi o PlayStation, to w sumie Gran Turismo jeszcze trzyma. Ale tylko dlatego, że z Forcą się kłóci. Whatever. Whatever, dobrze. Słuchajcie, a dzisiaj będziemy, tak jak mówiłem, rozmawiać o najważniejszej grze w moim życiu, czyli o Chrono Trigger od studia Squaresoft. Wtedy tutaj pokazuje, i niestety nasi słuchacze i słuchaczki nie są w stanie tego zobaczyć, chyba że nas oglądacie na Spotify albo na YouTubie. Pokazuje właśnie teraz pudełko z oryginalnym soundtrackiem. Original soundtrack. Oryginalne wydanie. NSA. No i co? No. Najważniejsza gra w moim życiu, tak jak mówiłem. Pierwotnie chciałem przynieść tutaj egzemplarz swojej gry z Chrono Triggera, ale a jaki masz na DDS-a? Powiem tak, nie mam na SNES-a. Na Super Famicom. Nie mam na SNES-a. Nie mam na SNES-a. Mam wersję na PlayStation, ale jest on w rodzinnym domu, więc go nie przewoziłem. Mam wersję na Nintendo DS, rzeczywiście. Okay. Ale coś mnie tknęło i sprawdziłem sobie tak dla zabawy, po ile teraz chodzi gra na Chrono Trigger, po prostu na jakąkolwiek platformę. No nie? I tak patrzę, że Janusze na Allegro żądają wersję wersję na DS-a, zgadnij ile? 1000 zł? Mniej, ale 700 spokojnie. Okej. Okay. No to musisz bardzo kochać tą grę, żeby tyle wydać. Tak. I bardzo ją kocham, bardzo ją uwielbiam, ale mój Boże... Nie chciałem brać tej gry właśnie z tego względu, że jeśli bym, nie wiem, zgubił, uszkodził albo coś w rodzaju, no to nie wiem, co bym... To byś płakał. To bym płakał bardzo. A jeszcze patrzyłem sobie na eBayu i też tam ceny są pojebane. Także dałem sobie spokój. Tak czy inaczej, Chrono Trigger to jest taki tytuł, który pokazał mi, czym są w ogóle japońskie RPG w ogóle. Bo ja wcześniej nie miałem z nimi w ogóle nic do czynienia. Ale chyba też pod kątem muzyki ci pokazał. To tak, właśnie, że istnieje coś takiego jak JRPG, że istnieje coś takiego jak muzyka do JRPG, no i w ogóle, że te gry mogą wyglądać i grać można w nie zupełnie inaczej niż to jest, nie wiem, na komputerze, no nie? Tak na komputerze masz te klasyczne RPG, nie wiem. Strzelam teraz, Forta Baldura na przykład, to nie? Takie typowo mocno zachodnie, podzachodniego gracza i tu nagle pojawia ci się tytuł na konsoli, gdzie kurczę, jest RPG-iem, ale z czymś zdecydowanie innym. Więc ja kiedyś możliwe, że o tym mówiłem, jeśli nie, to powiem to teraz. Jeśli chodzi o najlepszego JRPG-a, no to bym powiedział, że to jest Suikoden 2. Ale jeśli chodzi o najlepszą grę w ogóle, taką uber grę, która przebija wszystkie gatunki, przebija wszystkie gry, no to jest dla mnie Chrono Trigger, tak naprawdę. Okej. Okay. To jest ten taki rodzaj relacji. No nie? Opus Magnum w sensie. Taki Opus Magnum, dokładnie. Jeśli również pod kątem właśnie muzyki, no nie? To jest to, co mówiłem w jednym z ostatnich podcastów, że są takie motywy, które jestem w stanie rozpoznać po, nie wiem, trzech nutach na przykład, no nie? W przypadku Chrono Trigger to jest właśnie
tak jest w przypadku całego albumu. Ale jeszcze a propos mojej miłości do Chrono Triggera. Jak jeszcze 5-6 lat temu mieszkałem w Warszawie, poszliśmy z moją narzeczoną na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i tam stoisko mieli komiksiarze najróżniejsi i tam siedział również Michał Śledzicki. O, wiem, już do ciebie zdążysz. Mhm. Więc podszedłem do niego i powiedział, że może narysować jakąkolwiek postać. I mogłem powiedzieć o wszystkim. Mogłem powiedzieć Pikachu, mogłem powiedzieć Mario. Mogłem powiedzieć jakąkolwiek. Albo z Yakuzy jakąś osobę. Wtedy nie znałem. Jeszcze nie znałeś wtedy. Jeszcze nie znałem. Ale wtedy powiedziałem sobie, że chciałbym Froga. Świat nie wiedział, co traci. Chciałem Froga z Chrono Triggera i on wiedział. I on znał tę postać, w ogóle znał tę grę, tylko musiał znaleźć tam referencję, tak, żeby ją po prostu narysował. I dostałem od niego. No proszę. Rysunek Froga. No proszę. Widać. No prawda? Cudownie. Ty w ramce to masz powieszone w domu, tak? Chciałbym, żeby to było w ramce. Właśnie, gdzie? No gdzie? Nad łóżkiem. Łóżkiem, nad głową małżonki. U nas nad łóżkiem jest okno, więc to będzie dziwne. To nad stopami ewentualnie. Ale tak. Super, bardzo, bardzo ładne. Naprawdę. Bardzo ładne. I to jest unikat, bo to jest jedyny taki. To jest unikat. I jeszcze są jakieś ślady po szkicowaniu. To jeszcze Akira Toriyama to autor. Jo, żebyś wiedział. No. Także Śledziu, jeśli to oglądasz, jeszcze raz bardzo ci serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, bo dzięki temu Paweł coś zyskał w życiu. Nareszcie. ale okej, jeśli chodzi o Chrono Triggera, oczywiście musimy powiedzieć, tak. Co to jest za gra? Co to jest za kompozytor? Dlaczego, ale w kilku słowach grze, bo muzyka najważniejsza. Tak, dlaczego ta muzyka również jest... Bardzo... Takim elementem, która spaja wszystkie RPG. Wszystkie RPG. Dokładnie. Czy można powiedzieć o Chrono Triggerze, że to jest kwintesencja w ogóle JRPG-ów? Ja jestem nieobiektywny, więc mogę powiedzieć, że tak. Okej. Ale dobra, zacznijmy od samego początku, od czego to się zaczęło. Więc gra została wydana w marcu 1995 roku najpierw na SNES-a. A w latach późniejszych, czyli w 99 pojawiła się wersja na PlayStation, czyli to co ja mam. I tam zostały dodane cutscenki. Ja dopiero w tą wersję zagrałem. Ja też, to dokładnie to samo. I tam zostały dodane cutscenki stworzone przez Toriyamę i tam przez jeszcze drugie studio, które zajmowało się animacjami, więc to był taki dodatek. No plus jeszcze, bo oryginalna wersja miała 12 zakończeń, tak ta na PlayStation miała 13. Później została wydana w 2008 dopiero roku wersja na Nintendo DS, którą również mam. I tu też zostało dodane kilka featureów, jakaś tam misja poboczna, która była taka, przyznam szczerze, była trochę nudna. Ale najważniejszy feature był taki, że miałeś drugi ekran, ten górny, służył ci za mapę. Jeśli ją całkowicie odkryłeś, bo tam taki mały procent był w dolnym rogu. I jak odkrywałeś całą mapę, to dostawałeś nagrodę. Okej. Okay. Coś takiego było. I pamiętam, że Yasunori Mitsuda, o którym też powiemy, był bardzo zadowolony, że ta część w końcu wyszła. Bo pamiętasz, że wersja na SNES-a i PlayStation były jakoś tak dziwnie wydane, że nie była ona wszędzie dostępna. I Nintendo DS nie dość, że... Ta wersja Nintendo DS nie dość, że pojawiła się dosłownie wszędzie i ten konsolek... Ja nie pamiętam, czy była europejska edycja Chrono Triggera. Pamiętasz? Była wydana. Więc nareszcie, wiesz, Chrono Trigger wszedł już dosłownie wszędzie, a biorąc pod uwagę to, że Nintendo DS no również było chodliwą konsolą i praktycznie każdy... Chyba miał. Dalej najlepiej sprzedający się konsola. Tak. Jeszcze, bo jeszcze. Switch ją dogania. Switch dogania, ale nie wiem, czy przygodę. Też mi się nie wydaje. No i dzięki temu ta gra w końcu dotarła do większej rzeszy ludzi. Później jakoś między 2011 i 2012 pojawiła się na mobilkach, na iOS i Androidzie, no to okej. I w 2018 pojawiła się wersja na PC-ta. Okej. Okay. I to było zło. To ja to przemilczę, to może. Przemilczymy, to jest dosłownie, i ja to powiem, bo pamiętam tę premierę, i to było dosłownie przeniesienie gry mobilnej na PC-ta w skali 1:1 i to było jakimś innym wielkim nieporozumieniem. I naprawdę, gra dostała joby za jakość, za wygląd, za wszystko tak naprawdę. Ale okej, zaczęło się od tego, że
Wiadomo, mamy nową generację już tak naprawdę konsol, trzeba wydać kolejnego JRPG-a. Wtedy jeszcze mamy ten podział Squaresoft i Enix. Squaresoft, który ma na swoim koncie Final Fantasy, Enix, który ma Dragon Questa. No i tutaj już dochodzimy do takiego powolnego spajania tych światów tak naprawdę, bo Hironobu Sakaguchi, czyli osoba, główny ojciec Final Fantasy. Reżyser ogólnie tego. Tak jest, został głównym, został głównym designerem, no i ściąga Avengersów w jedno miejsce dosłownie nad grą, nad nową, zupełnie nową grą. Pracowało jakieś 50-60 osób w Square, w czym oprócz Sakaguchiego pojawił się Yuji Horii jako jeden ze scenarzystów. Yuji Horii już ma za sobą 5 chyba odsłon Dragon Questa, jeśli dobrze pamiętam, więc no to już jest to połączenie światu. To świadczy o czymś. To już biorąc pod uwagę, że Dragon Quest jeszcze właśnie nie pamięta, znaczy nikt z nas chyba, jeżeli chodzi o nas teraz, nie pamięta tego czasu, jak trzeba byłoby sprawdzić, ewentualnie poszukać liczby, zobaczyć jak Dragon Quest, a jak z Final Fantasy pod kątem sprzedażowym w Japonii. Wydaje mi się, że Dragon Quest był wyżej. To inaczej wygląda niż w Europie. Ale Final robił za dużą konkurencję, nie? Jeśli taki mały off-top, jeśli mówisz, jakie RPG były najpopularniejsze w Japonii, no to bym powiedział, że to jest Dragon Quest, Final Fantasy i Megami Tensei. Ale o tym kiedy indziej powiem. Kiedy indziej. No i mamy również na pokładzie Akiry Toriyamy, czyli twórca mangi. Ojca, założyciela Dragon Balla, który robi tam charakter designera. Jeden z najlepszych kresek chyba w historii japońskiej animacji. Tak. Ja bym go stawiał... Znaczy nawet nie chodzi o jakość, tylko o oryginalność ze studiem Ghibli. Miyazaki bym chyba stawiał ich na ruch. Chociaż Toriyama bardziej akcja, no nie akcyjna. Tak, tylko że bardziej chodzi mi o kreskę, że stworzył oryginalny, tak. Jak zobaczycie postaci, czy nawet grafiki, te postaci, które są wyświetlane w Chronicle, no to kurde, wiecie. Od razu, że to jest Toriyama. Tak, no i mamy również... Sygnatura to jest taka. Tak, Tetsuya Takahashi, który już wcześniej pracował przy grach z Final Fantasy, również tam odpowiada za grafikę. No i również oczywiście Yasunori Mitsuda, czyli muzyka z drobną pomocą Nobu Uematsu, ale o tym powiem, bo tutaj się kryje historia. Tak, czy ogólnie dla Mitsudy to było trochę być albo nie być. To było być, nie być, ale w sensie, o tym za powiem, chwilę to będziemy. Jest, w ogóle historia Mitsudy przy tej grze, w ogóle jego historia kariery jest porąbana pod tym kątem, ale ten za chwilkę. No i oczywiście zbiera się stado Avengersów i wymyślają, jaką tu nową grę stworzyć. No już widzimy, że te dwa światy, Final Fantasy i Dragon Quest, się łączą, czyli no, widać, że no, nie idą po kosztach, czyli ściągają do siebie dosłownie śmietankę japońskich artystów, nie tylko jeśli chodzi o gry, ale również o audio i wizualia. A więc no, widać, że chcą stworzyć coś dużego i ma się tam pojawić wątek podróży w czasie. I ma zostać pokazane to, w jaki sposób to co robimy w przeszłości, ma mieć wpływ na to, tak, jak to, co będzie się działo w przyszłości, i przez to mamy. Ja nie wiem, czy to nie była taka pierwsza gra w japońskich RPG, co tak bardzo mocno wprowadziła. Bo Chrono Trigger się jeszcze grubo przed tym pojawił, Dragon Questem 7, a w Dragon Questie 7 był podobny typ. Piątce, ale jeszcze piątki chyba nie było. O, tego musiałbym, się nie... musiałem sobie przypomnieć, ale nie, rzeczywiście, Masahata Kato, on to był jeden ze scenarzystów, zwrócił uwagę na to, że ten wątek podróży w czasie nie jest nowy. Mhm. On już pojawiał się wcześniej w mediach i obawiał się, że to może być nudne, to może być nieświeże i tak dalej, ale koniec końców uznali, robimy to jednak, no nie? No plus jeszcze musieli postawić na questy poboczne, gdzie nie są to questy takie na zasadzie przynieś, podaj, pozamiataj, tylko w pewien sposób opowiedzą historię postaci pobocznych, czy tam pobocznych, raczej tych głównych postaci, no nie? Czy to nie jest, czyli jak masz postać Glena, czyli Froga, i no to widzisz, jaką on ma historię, no nie? I rozwiązujemy jego quest. Mamy robo, tego robota. Tak, dokładnie. Mamy robo, który też ma jakąś tam historię i też opowiada się jego story, i to też ma wpływ na to, jak później się gra kończy.
No gra powstaje, gra zostaje wydana i historia, początek sam historii. Tu się zaczyna. Saga. Tu się zaczyna. To zaczynają się porąbane rzeczy. Mamy rok 1000. Główny bohater, czyli Krono, młody chłopak z malutkiej wioski, wybiera się na festyn z okazji roku milenijnego. Tam poznaje Mary, o której nie wie, że jest księżniczką w królestwie, i udają się razem na... nie na halę, Boże, na... Ale tam w sensie są te maszyny, co? Oni wybierają się tam na ten festiwal milenijny, bo jego przyjaciółka dzieciństwa, czyli tak. Luka i jej ojciec, tworzą maszynę do teleportacji. I pierwszy test wypada pomyślnie. Od razu mi się przypomina film Mucha. Co się może... Właśnie, więc pierwszy test wypada pomyślnie, ale później przychodzi Mary i próbują na żywym człowieku przetestować to urządzenie. No i tu się dzieją rzeczy, tu się psuje, bo Mary ma na sobie naszyjnik, który niestety zakłóca działania tej maszyny i przenosi się gdzieś rzeczywiście w czasie. Nie wiadomo dokładnie gdzie, nie wiadomo, raczej nie tyle gdzie, ale kiedy. Tak. Więc Krono rusza jej z pomocą, trafia do roku 600. I tam dowiaduje się, że obecność Mary wywołuje pewien paradoks w czasie, który sprawia, że jej przodkowie zaczynają po prostu, mogą po prostu zniknąć przez nią. Przez to, że tam się pojawiła. Tak, pory do przyszłości się przypływa. Dokładnie. Tam się dzieją różne rzeczy, więc Krono przy pomocy Luki, która również trafia do roku 600 i przy pomocy Froga, czyli Glena, czyli rycerza takiego najlepsza z misją, postać. Najlepsza postać, najbardziej romantyczna postać. Tak. Ratują Mary, trafiają z powrotem do swoich czasów, no i na miejscu Krono zostaje aresztowany pod zarzutem porwania księżniczki i nie tylko. Tam miał być jeszcze inne rzeczy, ale... Później proces ma jakiś. Proces ma, ale o tym procesie nie mówię, bo te rzeczy się dzieją. To jest po prostu jeden wielki tutorial, tak naprawdę. To właśnie w tym procesie jest pokazana mechanika tego, no nie? Że to, co robiłeś rzeczywiście w przeszłości, ma wpływ na to, co się dzieje później. I to jest fenomenalnie pokazane. W ogóle ten cały festiwal jest innym tutorialem, ale ta najważniejsza, najbardziej kluczowa mechanika to się pojawia właśnie w tym dosłownie, w tym dokładnie momencie, ale whatever. Krono dostaje wyrok, taki konkretny pod tytułem, no dostaje pan tam 3 dni więzienia, ale ten kanclerz, ten doradca króla uznaje, że Krono powinien dostać karę śmierci. Więc Krono trafia do więzienia i później ma trafić na szafot, ale przychodzi mu z pomocą Luka. Uciekają razem z więzienia i razem z Mary trafiają do roku 2300. Czyli trafiają do bardzo odległej przyszłości, gdzie widzą, że ten cały świat jest rozwalony, zniszczony. Taka apokalipsa, Mad Max. To nawet nie jest Mad Max. Nie? Wiesz co, w Mad Max to jeszcze mimo wszystko widać, że się dobrze bawią, a tutaj no, nie ma czegoś takiego. Tu widać, że jest jedna wielka depresja. Ludzie tam głodują, umierają, są otoczeni jakimiś stworami i tam na miejscu dowiadują się, co było tego powodem. Tego powodem jest stwór z kosmosu, zwany Lavos, który trafił na Ziemię wiele milionów tak naprawdę lat temu i on zastygł w środku Ziemi i po tych milionach latach został on wybudzony w roku 2000. Znaczy na przełomie, to był rok 1999, 2000, on został wybudzony i przez to doszło do apokalipsy, zagłady ludzkości, więc no Krono i ekipa muszą ratować świat. To jest dosłownie 2 pierwsze godziny gry. I już wiesz, o co chodzi praktycznie. Dosłownie, tak. Cała historia zamknięta w takim malutkim, w takim malutkim okienku. I od tego momentu zaczyna się cała historia. Więc jak ja pierwszy raz zagrałem w ten tytuł, ja byłem jeszcze wtedy dzieciakiem, tak z moim angielskim był problem, ale przez historię wizualną, no nie, mogłem wyłapać kontekst tej historii. Również muzyka tu bardzo mocno zadziałała. Chodzisz po tych wszystkich krainach, wchodzisz po tych wszystkich mapach i słyszysz te motywy główne, te przewodnie, które nam towarzyszą w trakcie podróży. Zwłaszcza jeśli się trafi do świata przyszłości i słyszysz ten mocny taki
niepokojący ambient. O nie, to który... w ogóle to jest taki szum, odgłosy tak. Jakichś rur. Po prostu to słyszysz. Nie da się tego za bardzo nie zanucić, da. Ale jak mówisz o tym, to ja od razu słyszę już ten. Prawda? Utwór. Masz takie szumy, masz jakieś takie pojedyncze takie stuknięcia. To się to miało tam chyba udawać taki po części sound design na zasadzie, że masz burzę piaskową. To jest raz, ale plus jeszcze słyszysz tam jeszcze takie odgłosy, takie odbijania jakby od puszek, coś takiego? Czy tam tych rur, coś takiego, takie tym, tym. Tak, to, no. Tak, wiem. Także widać, że no, tak czy inaczej robi to robotę i przywołuje takie no, dosyć niepokojące skojarzenia, nie? Że masz do czynienia z taką, z takim miejscem, gdzie coś skończyło. Ale to jest jeden utwór, a mamy tych utworów od naprawdę cholery. Znaczy nie takich podobnych. Nie takich podobnych. Takich, mamy dużo, dużo, dużo po prostu takich utworów, które idealnie opisują cały świat Chrono Trigger. Ale może, nie wiem, zanim przejdziemy do opowiadania tych utworów i może swoje jakieś przemyślenia, nie wiem, chciałbyś coś jeszcze właśnie o kompozytorze. Bardziej właśnie chciałem ciebie zapytać, jak ty to właśnie, jak ty pamiętasz Chrono Triggera generalnie. Ja powiem w skrócie, no bo też szkoda by było, żebyśmy poświęcali ten nasz czas na to, żebym ja opowiadał, bo możliwe, że mało kogo was interesuje. Wygraliście pewnie i bardzo znacie Chrono Triggera. Ja bym wolał, żebyśmy jednak ten czas poświęcili i porozmawiali o tej muzyce, o tych rzeczach, które... Ale i tak polecam też grę samą, po prostu. Tak, tak. Ja powiem tak, ja chyba Chrono Triggera dopiero... ja wiedziałem, że jest coś takiego jak Chrono Trigger, to znaczy jak ja się zacząłem interesować Yasunori Mitsudą, Yasunori Mitsuda chyba u mnie zaczął się od Xenogearsa dopiero, właśnie nie od Chrono Crossa, u niektórych właśnie z Chrono Trigger był Chrono Cross, u mnie Xenogears, tak, więc ja z wysokiego C bardzo zaczynam, bo Xenogears ma z tych wszystkich gier, do których napisał muzykę Mitsuda, ona ma bardzo poważny ton. Tam jest mało takich głupowatych tematów, oprócz tam takiej powiedzmy innej rasy postaci, może nie będę mówił. Natomiast jak ja zacząłem Xenogearsa grać, to ja od razu chciałem poznać więcej chciałem wiedzieć o tym kompozytorze. To zazwyczaj tak jest, jak w przypadku przynajmniej osób, które interesują się muzyką do gier, jak już poznają jakiegoś kompozytora, który im wpada w ucho, to chcą usłyszeć, do czego innego stworzył. No i się później człowiek okazuje, że tak naprawdę nie Xenogears, ale Chrono Trigger to jest największe dzieło Mitsuda. On sam o tym mówi, że to jest jego największe, najlepsze dzieło i mnóstwo osób w sumie na świecie. Dużo też osób wspomina o tym, że Chrono Cross też jest dla nich. Mi się wydaje, że to chyba też zależy od tego, w jaką pierwszą grę zaczniesz. To jest tak samo jak z Finalem. Ktoś zaczął od ósemki, i później, nie wiem, przychodził kolejne odsłony i to zawsze ta ósma odsłona będzie najważniejsza pod kątem muzycznym i pod wieloma innymi względami. Ja sądzę, że u mnie było troszeczkę inaczej, bo ja bardzo sobie cenię muzykę do Xenogearsa, ale tak jak w twoim przypadku, dla mnie osobiście Chrono Trigger to jest najlepsze dzieło Mitsudy. Ja mam też ogromny sentyment do Chrono Crossa, ale to, co zrobił w Chrono Triggerze, no to z mojej perspektywy, jako osoby, która grała wtedy właśnie na PlayStation i pamiętam, że pierwszy raz grałem i jak zobaczyłem już te tematy, które siedzą w grze i zacząłem już kojarzyć niektóre, no bo ja przesłuchałem wcześniej tą ścieżkę dźwiękową, to wiedziałem, no to fajnie. Frog Team to mnie zmiótł dosłownie z powierzchni ziemi, w sensie z obrazem od razu. Właśnie, ale to chciałem też powiedzieć, że to jest ciekawe, że... To jest ten soundtrack, którego za ciężką cholerę nie jestem w stanie oddzielić od obrazu. Ale to jest coś... próbował. Inaczej, nie bo da. Pomyśl sobie na przykład dla tych ludzi, którzy grali wersję oryginalną na SNES-a i widzieli tego froga, który pixel arcie tam przepoławia na pół mieczem Marumasą górę. A później widzisz to w wersji na PSX-a, na PlayStation i widzisz to z cutscenką. Ja za każdym razem, jak widzę ten obraz, to animację, ja dostaję ciarki. Tak. Dosłownie, nawet jak teraz mówię o tym, to dostaję ciarki. To jest niesamowite, jak Akira Toriyama stworzył obraz pod muzykę. Pod muzykę Mitsudy. Tak. To jest po prostu...
A i trzeba jeszcze też trzeba wspomnieć, ja ze sobą nie wziąłem tego, ale jak była wersja DS-owa, to tam były utwory, niektóre chyba dwa albo trzy były nagrane przez orkiestrę na nowo. I jak kupowaliście wersję w Japonii, tą 3DS-ową, to był mini soundtrack dołączany na jednej płycie. Gdzie były te dwa utwory. Nie, mam go w kolekcji, ale nie zabrałem go dzisiaj ze sobą. I nie no, i tam to był pierwszy raz, gdzie w orkiestrowej wersji można było usłyszeć Chrono Triggera. Więc to jest moje takie szybkie moje wspomnienie. Tutaj się głównie może skupiłem na muzyce. Nie, bardzo dobrze. No i bardzo dobrze, bo... Ale takie miałem wspomnienie, że u mnie był jednak pierwszy Xenogears, a dopiero później Chrono Trigger. I w mojej, no tak jak chyba oboje tutaj jesteśmy zgodni, że to Chrono Trigger. Chrono Trigger zawsze, nie wiem, pierwszą w moim serduszku i zawsze jak natrafiam na różne aranżacje Chrono Triggera. No z tymi aranżacami jest różne. To znaczy, jak jeśli chodzi o aranżacje, to właśnie. Ja polecam wam ten album. To jest Mistrzostwo Świata. To jest Chrono Trigger w wersji jazzowej. Tak. Ja to potwierdzę. To jest najlepsze. To jest brak słów. Naprawdę, jeżeli jesteście fankami Chrono Triggera, pokazuję tutaj dla osób, które nas słuchają, a nie oglądają, to nawet się nie zastanawiajcie. To trzeba mieć w kolekcji ten album. Ale... jeszcze jak lubicie jazz. A nawet jeżeli nie lubicie jazzu, to polubicie. No i oryginalny soundtrack oczywiście polecam, tak. Bo to jest, tak jak mówiłem, ciężko mi oddzielić muzykę od obrazu. Więc jeśli słucham jakiś motyw na albumie, to momentalnie mam przed oczami, wiesz, obrazki, które widzę. Jak słyszę skala z film, no to mam przed oczami tę scenę, wiadomo, którą... albo jak jest ten motyw na końcu Osi Czasu. I czujesz... Jakby takie wahadło. Czujesz, że to jest, kurde, rzeczywiście koniec czasu, nie? I fenomenalnie to brzmi. No ale okej, pogadajmy chwilkę o samym kompozytorze, czyli Yasunori Mitsudzie, który przyznaje, jak ilekroć czytam jego biografię, to za każdym razem jesteś zaskakiwany. Jestem zaskakiwany. Ja bym powiedział tak, że ten typ ma więcej szczęścia, nie chcę go obrazić, ale jednak to powiem, ten typ ma więcej szczęścia niż rozumu. Ale wygląda to w ten sposób, słuchajcie. Akira Toriyama rodzi się w 1972 roku w Tokujamie. On w wieku 5 lat zaczyna lekcję fortepianową, którą porzuca po roku, bo uznaje, że zdecydowanie jest bardziej zainteresowany sportem. On tam chyba mówi, że chce być golfistą profesjonalnym. Ale mówi, że o Mitsudzie teraz. No. Tak. Było coś takiego. Miał coś takiego. Że on chciał golfistą zostać. Że on chciał być golfistą, ale później, że go muzyka nie tak średnio interesuje. Ale jego zainteresowanie do muzyki wróciło w liceum, kiedy usłyszał muzykę Vangelisa do Blade Runnera. Między innymi. No i plus jeszcze muzykę do Różowej Pantery od Henry'ego Mancina. Mm-hmm. To wtedy zauważył, że muzyka to jest rzeczywiście coś, co go jara. Ciekawy język wyrażania swoich emocji. Dokładnie, więc kiedy dostał od swojego ojca swój pierwszy komputer, to po pierwsze zainteresował się tworzeniem gier, a po drugie zainteresował się również tworzeniem muzyki. Więc to było dla niego, myślę, takie dosyć mocno przełożone, mocne... jak to mi mówi? Przeżycie. Tak. Inspiracja tak. Dokładnie. Więc najpierw, wiesz, słuchasz muzykę, a później mówisz sobie, kurczę, chciałbym zrobić coś takiego, no nie? I dostajesz sprzęt, zaczyna go robić i później przeprowadza się do Tokio, gdzie zaczyna studia w jakimś malutkim, jakimś koledżu, jakimś uniwerku. Nawet trudno mi powiedzieć, co to dokładnie jest, bo to nie jest jakiś taki uniwersytet, tylko jakaś tam uczelnia, bym powiedział, prywatna, która jest mała i taka dosyć mało istotna. No ale tam interesuje się właśnie tworzeniem muzyki, dźwięków. I tam stamtąd to również dostał się na staż do Wolf Team, gdzie pracował pod okiem Werble Motoi Sakuraby. Tak.
Więc zaczyna uczyć się pod jego okiem tego, jak tworzyć muzykę, jak tworzyć dźwięki generalnie w ogóle, tak? Bo Sakura... On głównie zaczynał Mitsuda jako w ogóle sound designer. Tak, czy tam sound designer, czy inaczej się to nazywa sound producer? Sound effects. Sound effects producer, coś takiego, ale generalnie no, jest to sound designer. Dzisiaj byśmy powiedzieli sound designer, tak? Zresztą te, w game devie te nazwy to są porąbane, a wszystko... Każdy tak sobie zmienia jak chce. A wszystko jest tak naprawdę to samo. Oj nie, bo nie obrażajmy, bo tutaj zaraz ruszą myśl, jest, ogólnie się mówi audio, ale się później to dzieli na różne segmenty. Ale okej, okay. Później Mitsuda natrafia na ogłoszenie, że firma Squaresoft szuka pracowników, wysyła tam próbkę swojej twórczości i tak jak wspomina, mówił o tym, że jego rozmowa rekrutacyjna, w której udział brał sam Uematsu, mówił, że wspomina to jako katastrofę. Dosłownie mówi, że to było jakieś nieporozumienie, że wspomina podczas tej rozmowy, no, że on nie traktuje tej pracy poważnie, tylko jako taki kamień milowy w swoim CV, że to jest ma to być jego drabinka do jego kariery. No i to chyba jest największy grzech. Powiedział, że on nie grał za dużo w gier od Square, w tym Final Fantasy. Oni już byli po 5 odsłonach? 5 odsłonach. Czyli byli przed 6, tą taką jedną z najbardziej przełomowych. Więc przychodzisz do firmy Square i mówisz, wiecie co, w sumie to w wasze gry nie gram. I mówią mu, spoko, pracuj z nami. to jest porąbane, więc... To jest chyba to, co mówiłem, że on miał więcej szczęścia niż rozumu, ale takich... Nie, szczerość był. Nie, był szczery, jasne. No. Lepsze to niż świrować, że o, jasne, znam pan skąd twórczość, w ogóle studiuję i czy mogę polizać panu stopy. No nie. Więc trafia do tak samo było chyba z tym, Masashi Sokenem, jak miał rozmowę. To Uematsu od razu go pokocha, bo on tam miał kompletnie zupełnie inne... podejście. Tak, właśnie Uematsu miał zresztą coś takiego, że on nie lubi kupistów. Nie lubi po prostu lizusów, tak. Lizusów, kupistów. Fajnie, jeśli ktoś miał, nie wiem, własny pogląd, własny styl, no nie? Więc myślę, że to właśnie zadecydowało o tym, że Mitsuda trafił do Square, gdzie zaczął pracę jako sound producer przy Final Fantasy V, Romancing Saga 2, no i Circuit of Mana. Tak. I później mamy rok 94, Mitsuda wprost jest... Ma już dosyć. Ma dosyć. Jest niezadowolony bardziej ze swoich zarobków. Więc poszedł do Sakaguchiego i wbił do niego po prostu do biura i zagroził, że jeśli Square nie pozwoli mu komponować muzyki, do której jest z gier, to po prostu odejdzie. Ciekawe, czy to w dzisiejszych czasach tak się dzieje. Myślę, że nie. Myślę, że byłoby, gdyby zrobił to dzisiaj, to by mu Sakaguchi po prostu pokazał drzwi. Tak mi się wydaje. Nie wiem, ja mi się wydaje, że oni chyba mieli wtedy bardzo dużej wolnej ręki autonomii niż teraz, bo teraz to jest ogromna korporacja, tak, która ma duże struktury i tam dyrektor dyrektorem pogania, tak naprawdę, to znaczy, a tam po prostu możesz wbić do Sakaguchiego i powiedzieć, ej, chcę zrobić grę. No pewnie jest takie, jakby to powiedzieć, to, że ludzie na przykład bardzo otwarcie podchodzą do twojego punktu myślenia i wizji i to bardziej cię cenią, że jesteś jednak taką jednostką, która chce być częścią drużyny, niż jakąś sztuczną inteligencją. Tak, no. Miałem to na myśli. No. Ale okej, okay, trafia, okej, okay. Sakaguchi mówi, okej, będziesz tworzył muzykę i od razu go ładuje do bardzo głębokiej wody, mianowicie ma stworzyć muzykę do Chrono Triggera i Sakaguchi mi powiedział, że jeśli stworzysz coś dobrego, to wtedy twoja pensja pewnie trochę wzrośnie. No nie? Trochę się chyba z niego nabiło, ale whatever. Powiedz mi, czy idziemy w dobrym kierunku, bo nam się czas powoli... Idziemy w dobrym kierunku. Bo tak już jeszcze myślę. Właśnie, tu jest ta historia właśnie z Chrono Triggerem, więc trafia do Chrono Triggera i wprost mówi o tym, że chciałby stworzyć muzykę z takiego baśniowego, która pasowałaby do takiego konkretnego gatunku, trochę baśniowy, w taki sposób, no nie? Trochę odróżniałby się od właśnie Finali, no nie? Żeby odciąć się trochę od tego, co robił Uematsu, zrobić coś swojego. I tutaj widać, słychać zresztą, że mocno inspirował się... w ogóle Mitsuda jest człowiekiem, który
jak sam zresztą mówi, komponuje tylko w taki sposób, że on po prostu tworzy dźwięki na komputerze i tyle, no nie? Po prostu tworzy na słuch. Nie ma nic takiego konkretnego wypracowanego, tylko po prostu co stworzył, to mu się spodoba i po prostu idzie z tym dalej. I pozwala po prostu, żeby te melodie same jakoś tak do niego przychodziły. Mówi, że czasami podczas snu przychodzą mu jakieś pomysły i jeden z utworów, motyw końcowy do Chrono Triggera tak ponoć powstał. Wiesz, nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć, bo... No, tak, że on chyba zasnął w studiu. Tak, bo on... Obudził się i nagle zaczął pisać go. Tak, tak, bo on wspominał o tym, że przespał wiele nocy w studiu i w taki sposób... The Faraway Times, tak się ten motyw nazywa. Tak, i to mu przyszło do głowy i on to napisał. Zresztą... I tutaj zaczyna się pech Mitsudy, bo w czasie tworzenia soundtracku do Chrono Triggera zepsuł mu się dysk twardy. Dysk twardy, ale mu się brzuch zepsuł jeszcze. Tak, więc nie tylko stracił jakieś 40 utworów, ale plus jeszcze dostał wrzodów. Tak. Tak, on wrzody. Chyba od tego, że stracił te utwory. Tak, że stracił utwory i musiał wszystko tworzyć tak naprawdę od początku, a tu się, no... Termin no i w pewnym momencie Uematsu przyszedł. Czy to on poszedł do Uematsu i go poprosił? Chyba on go poprosił o pomoc. Tam z stworzeniu jakichś ostatnich motywów. Tam, ale tam jeszcze była jedna osoba, która napisała temat bitewny. To chyba był Noriko Matsueda. Mhm, tak. No. Tak. Więc no, Mitsuda no, nie miał tak lekko, zwłaszcza pod koniec produkcji, ale koniec końców... Cóż, Chrono Trigger okazał się dużym sukcesem. Cały soundtrack był sukcesem, ale też tak naprawdę już prawie gwoździem do trumny dla Mitsudy, a szczególnie pod kątem powoli wypalenia się w Squaresoftie. No bo jeszcze dla Xenogears, jak pisał muzykę, to jeszcze pod Squaresoft. Tak. A po Xenogears się już chyba odszedł i założył swoje własne. Tak, bo to wyglądało tak, że tworzę muzykę do Chrono Triggera. Oczywiście inspiruję się muzyką jazzową i folkową, co w ogóle... Ale folkową jaką? Irlandzką. Irlandzką, więc tak. W ogóle znikąd tak naprawdę ten gatunek. I on był przeciwny temu, żeby... Może nie tyle przeciwny, ale on nie był fanem tego, żeby robić taki soundtrack, taki półorkiestrowy. Tak, jak to robił Mitsuda. Mitsuda, tylko Uematsu. Uematsu robi takie około orkiestrowe rzeczywiście, że jak słuchasz, to masz te narzędzia, chciałem powiedzieć, te instrumenty, które kojarzą ci się z orkiestrą. Mitsuda powiedział, że nie, czegoś takiego nie będzie robił. On jest minimalistą pod tym kątem. I to słychać rzeczywiście, że on... No nie chcę powiedzieć, że idzie półśrodkami, ale raczej nie wykorzystuje nie wiadomo ilu instrumentów, żeby stworzyć jakieś zajebiste dźwięki. Mm-hmm. I widać, że ma do tego talent rzeczywiście. Jak słuchasz Chrono Triggera, to nie masz rzeczywiście tej orkiestry, masz takie dźwięki MIDI, ale no kurde, jednak robią robotę, jednak budują ten świat. No słuchaj, Roboteam jest na przykład przykładem, że to jest taka muzyka popowa, tak? Jest. No. Zresztą jeszcze chciałem a propos tych wpływów, że mówiliśmy o jazzie, o folku tym irlandzkim, ale również są tam jakieś motywy indyjskie. Ja wiem nawet jakich, z tym miastem, co jest w niebie, tam jest taki tak, dokładnie. Taki jest motyw. Dokładnie, to bardzo charakterystyczne. Bardzo mi się on podoba. Plus jeszcze jakieś japońskie flety. Dużo tych takich... Znaczy on ładnie wymieszał różne kultury świata. Jest, i wplód je w ścieżkę dźwiękową z Chrono Triggera i myślę, że to sukcesem. Ja mogę wymienić. On wymienia zresztą, jakimi artystami on się inspirował. Tutaj jest, wiesz, Ravel, Bach, Czajkowski, Debussy, Schumann, Dvorak, także było tego od cholery. I on to wszystko... Z muzyki poważnej. I nie używał tutaj, wiesz, pseudo-orkiestry, mimo że SNES, nie wiem, SNES byłoby w stanie wytworzyć taką muzykę. Ja bym jeszcze powiedział mało tego. On trochę wyprzedził swoje czasy, bo w mojej ocenie, mi się wydaje, że w twojej też, to ta muzyka się w ogóle nie zestarzała. Nic. Ona już wtedy brzmiała
No, zaskakująco bardzo dobrze. Tak, a mówimy tutaj o SNES-ie z roku 95, więc to praktycznie początek istnienia SNES-a? To jest, połowa. Tak, tak. Raczej początek, połowa, no jakoś tak pierwsza połowa tak naprawdę istnienia SNES-a, no nie? Więc jeszcze mnóstwo innych gier się pojawi, które, no, nie wiem, muzycznie pewnie jakościowo by podskoczyło, ale Chrono Trigger znajdował się gdzieś na początku tej drogi i mimo wszystko wszystkich wyprzedził, mimo również tych, którzy jeszcze się nie pojawili na rynku tak naprawdę. Ale właśnie, to chciałem powiedzieć to, co ty wspomniałeś, że tak, Chrono Cross, Chrono Trigger i Xenos Gearsy to jest taki szczyt właśnie jego twórczości. I zresztą jak, nie wiem, obserwujecie działalność Mitsudy, no to możecie zobaczyć, że on dużo podróżuje po świecie, jeśli chodzi o te... Przynajmniej podróżował. Podróżował, tak. Jeśli chodzi o... Ma dużo, dużo... Jeśli chodzi o koncerty z muzyki, ale głównie właśnie z Chrono, no nie? Tak naprawdę. A mimo wszystko ma na koncie Xenos Gearsy, ma Mario Party z 98, co mnie po prostu rozwaliło. Ma kilka, no Xenosaga na przykład. Luminous Arc, Soma Bringer na DS-a, który tak. Ja uwielbiam, przyznaję. Xenosaga. I Inazuma Eleven, cała seria, tak. Również anime. Xenoblade Chronicles Tak, z Ace'em i z Ace'em Hirmatsu i tak dalej. No i pojawił się też w Sea of Stars, ale umówmy się, on nie tworzy całych albumów. On się tam pojawia, on się tam gdzieś... Bo jest drogi. Bo jest drogi. Na pewno. Na pewno. No, to jest dalej gra niezależna od Sea of Stars. Znaczy, okej, okay, o Sea of Stars muszę powiedzieć rzeczywiście, że to jest zgrabny chwyt marketingowy. Pojawiło się nazwisko Mitsudy. O, stworzył soundtrack. Nie stworzył całego soundtracku. Stworzył tam naprawdę kilkanaście może. Mówiłeś, 70 utworów. No, coś cirkebał, no nie? Ale nawet tego nie słyszę, no nie? Jeszcze jeśli zobaczysz jego dyskografię, to rzeczywiście, im dalej idziemy w las, tym mniej przy tych grach siedzi przy tworzeniu tej muzyki. Nie mam bladego pojęcia, na czym on zarabia, przyznam. To znaczy, on jest podwykonawcą. On tam jest freelancerem, on ma też swoje własne studio, ma Procon Studio, które też się zajmuje wydawaniem, tylko że on tam głównie zajmuje się publikacją swoich własnych prac. Ale jest podwykonawcą, bo on tam pracuje przy różnych projektach. Ale ja mu się dziwię bardzo. Valkyria Chronicles też robił muzykę. Nie wiem, czy pamiętasz. A nie Sakura, bo to... Nie, on zrobił... Nie Valkyria Chronicles... czekaj. Xenoblade. Nie, jak się to nazywała ta z tymi czołgami? Taki taktyczny. Hitoshi Sakimoto robił. Valkyria Profile. Nie, Profile to nie, ty to mi to teraz... Ja mówiłem, dobrze powiedziałem. Valkyria Chronicles. A, rzeczywiście. Valkyria Profile to jest, a tak, Valkyria Chronicles to są. On tam tworzył muzykę, pewną ścieżkę dźwiękową. Ale ja mu się bardzo dziwię, bo on jest stosunkowo młodym człowiekiem, młodszy chyba od Sakuraby, a mimo wszystko... Sakuraba jest bardziej aktywny niż Mitsuda. Ale czy ja się mylę? To znaczy, tak, nie ma sensu, żebyśmy teraz czasu poświęcali, żebyśmy się zastanawiali, dlaczego on mało pisze gier. Ja powiem ci może dlaczego, bo po prostu nie ma gier, które go interesują. Czyli co, jest takim typem, który... On sobie po prostu wybiera teraz. No, czy powiem tak, czy myślisz, że Square Enix, tak? Do Octopus Travel, wyobrażasz sobie, że on by napisał muzykę? Widziałbym to. Ale po co, jak... czekaj, Noriko coś tam... Już zapomniałem, się nazywa. Ten kompozytor, co zrobił do Octopus Travel, ja uważam, że on był idealnym wyborem. Był. Mhm. No. Nie, ja sądzę, że Mitsuda sobie też wybiera i też jest drogim kompozytorem. To trzeba też sobie powiedzieć szczerze. Pawle... To jest szkoda, naprawdę. Może. Wszystko. Na Ale sam dobra. Koniec. Tak, na sam koniec. Tobie to muszę zadać, to pytanie, bo... Ja mówię, jestem osobą nieobiektywną. Dla mnie Chrono Trigger to jest moja gra żyćka i nic nie zmieni. Nie wiadomo, ile byśmy nie mówili o muzyce, o Mitsudzie, o Squaresoftie czy Square Enix z tamtych czasów. Dla mnie to jest, no, dla mnie najważniejsza gra, najważniejszy album, najważniejszy soundtrack. Mm-hmm. Ale no właśnie, czy ta muzyka do Chrono Triggera jest rzeczywiście taka wybitna, jaką ja sobie przynajmniej wyobrażam, czy to jest takie moje po prostu, właśnie, czy to jest takie po prostu moje wyobrażenie, ja przesadzam. Może nie jest wybitna aż taka,
że powstało coś zdecydowanie lepszego. Znaczy, myślę, że myśmy to niejednokrotnie poruszaliśmy to w naszych podcastach, jakby tutaj zachęcamy was do przesłania, pewnie się gdzieś pojawi taka playlista czy cokolwiek. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że za nami już jest złota era muzyki do gier. No niestety, sorry, teraz... Powtarzamy się. Jak to? Co za głupoty gada? Moje przekonanie, złota era muzyki do gier już minęła. Teraz jesteśmy w takiej erze, gdzie mamy dużo możliwości, co nie zawsze się to przekłada na jakość. Co z tego, że w tamtym roku, w 2023 roku mieliśmy mnóstwo ścieżek dźwiękowych, przepraszam, dużo świetnych gier, też dużo słabych gier, gdzie naprawdę i tak znowu mamy nieliczne soundtracki, o których będziemy rozmawiać przez najbliższe lata, albo będziemy teraz rozmawiać. Ale na przykład jeden albo dwa, o nich tylko będziemy wspominać, bo to są tak wyjątkowe, to są takie perełki. I mi się w przypadku Chrono Trigger jest troszeczkę inaczej, bo to były lata 90. Mówi się, że typowa lat 80., końcówka lat 80. była tym takim punktem zapalnym dla muzyki do gier. Mówimy głównie o japońskich produkcjach. I one kontynuowały to, co później w latach 90. te żniwa zaczęliśmy zbierać, bo lata 90. w moim mniemaniu były tym taką piękną kontynuacją tego, co słyszeliśmy w latach 80., ale lata 90. przyniosły mnóstwo, ogrom przegenialnych tematów muzycznych, świetne ścieżki dźwiękowe. Jak popatrzymy na Chrono Triggera, który został wydany na trzech płytach, tam, nie wiem, co drugi utwór jest... że go pamiętasz. Jak grałeś w grę, no to już kompletnie będziecie pamiętać. Ale to są takie utwory, które bardzo mocno zapadają, są ikoniczne. One, to nie wiem, tak też za czasów Sega Genesis, Sega Mega Drive. No ale to, co ja bym powiedział, że wyjątkowego, to jest to, tak jak każdy artysta w swoim życiu ma ten jedną możliwość, jeden strzał, żeby pokazać się. I Mitsuda, który był bardzo... no nie miał trochę wyjścia, bo mógł albo odejść ze Squaresoft wtedy i zostać kompletnie zapomniany. Albo zrobić muzykę, która otworzy mu tak naprawdę ścieżkę kariery, bo ona dopiero mu otwiera. Chrono Trigger otwiera ścieżkę kariery Mitsudy. Tylko też sobie trzeba powiedzieć szczerze, ciężko mi ocenić, czy wtedy, kiedy ta gra wyszła i ścieżka, czy nagle wszyscy zaczęli mówić o Mitsudzie, zaczęli mówić o ścieżce dźwiękowej. Śmiem w to wątpić. To znaczy... Pewnie czasu potrzeba, bo nie z dwóch, może z roku, nie wiem, aż tak się nie zagłębiałem w historię, ale jakby zamykając to i dając taką klamrę, jeżeli chodzi o to, co jest wyjątkowego w muzyce do Chrono Trigger, to co wyróżnia od pozostałych ścieżek dźwiękowych, to na pewno zupełnie inne podejście do tworzenia muzyki do japońskich gier. A szczególnie do japońskich RPG-ów, bo to, co powiedziałeś, że on nie chciał, żeby to była kolejna jakaś pseudo... Żeby nie powielał tych samych schematów. Czy to nie była kolejna jakaś kopia muzyki poważnej. On po prostu chciał stworzyć na podstawie różnych innych... Zresztą nie był pierwszym kompozytorem, bo Yuzo Koshiro też robił takie ścieżki dźwiękowe, ale on chciał zupełnie coś innego niż to dotychczas było... Wtedy w japońskich RPG-ach musiał zupełnie inną jakość muzyki pokazać. Tym, czym się interesuje, w sensie swoje jakby zainteresowania, chciał przelać na tą ścieżkę dźwiękową. I mi się wydaje, że to jest w tym wyjątku. Nie, mu się to po prostu udało. A to tylko dopowiem jedną rzecz, że jest jeszcze jedna taka różnica między tymi czasami a tamtymi. Mianowicie, że wtedy wychodziło troszkę mniej tych gier, więc łatwiej było im się wybić trochę wyżej. To na pewno. No, a dzisiaj tych gier wychodzi w ciągu roku, boże, jakieś 1000, więc wyłapać stamtąd coś, co zwróciłoby twoją uwagę, no to jest duże wyzwanie. Jak nie masz dobrego marketingu, to zginąłeś. No, to się skończyło.
Bardzo się cieszę, że omówiliśmy w końcu ten temat. Tak. Będziesz mógł spać spokojnie. Będę mógł spać spokojnie. Możesz odhaczyć na harmonogramie naszym. A ten harmonogram mamy naprawdę duży. No. I mamy dużo jeszcze do omówienia. Mam nadzieję, że w tej formie, bo jest naprawdę, nie wiem, nawet mnie się podoba. No, mi się też podoba. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli nas oglądacie, to w komentarzach dajcie znać, czy taka forma wam się podoba, bo mamy naprawdę z Pawłem kilka fajnych pomysłów z redakcją też. Też, żeby rozwinąć tą formułę podcastu, chcemy zapraszać również gości, pokazywać wam płyty, może płyty, które pewnie będzie można też wygrać przy okazji. Dokładnie. Dlatego bardzo was zachęcamy do słuchania i do subskrybowania nas na Spotify, na Apple Podcast się w sumie nie subskrybujesz, ale na pewno na YouTubie i na pewno wszelkiego rodzaju dzwonki, niedzwonki, lajki i dislajki. Bardzo. Wszystko pomaga jakby dotarciu do nowych osób, jeżeli uważacie, że to, co my mówimy, ma jakikolwiek sens, że nie gadamy głupot i warto byłoby się też to podzielić z kimś innym, no to tym bardziej doceniamy i dziękujemy wam, że jesteście tak więc obecnym też patronom dziękujemy. Dziękujemy też za datki na Ko-fi. No i co, Pawle? Chyba ten 80. odcinek można uznać za... Ja go będę kończył. A ty będziesz go, no bach, kończ. Niech to będzie mój debiut. To nie będzie. Chociaż początek był słaby, to może chociaż zakończenie będzie lepsze. Słuchajcie, jeszcze raz bardzo dziękujemy. To był 80. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu gaming.pl. Z tej strony żegna was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... A z drugiej strony, jak zawsze, uśmiechnięty na twarzy wasz wierny samuraj, który kłania się w pas, Mariusz Borkowski. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.